Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Mercedes ML GLE W166, W290, W292, czyli aucie zaprezentowanym. Produkowanym od 2011 roku do 2018. Tak naprawdę tutaj auto w 2015 roku przeszło facelifting, zmianę nazwy z ML trzeciej generacji na model GLE, ale te samochody są bliźniacze. Zmieniło się tylko wnętrze praktycznie trochę i z zewnątrz niewielkie zmiany. Jest to SUV segmentu E, pięciodrzwiowy, oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi oraz diesla, z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, napędem na cztery koła 4MATIC. Długość samochodu 480 cm, szerokość 179 szerokość 192, wysokość 179, rozstaw osi 291 cm i bagażnik 690 litrów. Konkurent takich aut jak BMW X5, Volvo XC90, Porsche Cayenne czy Audi Q7. Co można powiedzieć o samym Mercedesie ML łamane GLE po liftingu w 2015 roku? Sylwetka myślę, że się nie zestarzała. Mimo ponad 10 lat samochód wygląda nowocześnie. Charakterystyczne reflektory, muskularna sylwetka z tyłu, lampy także charakterystyczne dla ML-a modelu GLE z tamtego lat produkcji. Co do wnętrza, wnętrze także nie odbiega od standardów Mercedesa, bardzo dobre materiały. Kokpit centralny, wyświetlacz. Po liftingu w 2015 roku pojawił się nowa konsola środkowa, nowy ekran, wystający bardziej, nie wbudowany, tak jak w poprzedniku przed liftingiem. A tak poza tym to reszta, poza jakimiś zmianami stylizacyjnymi, reszta praktycznie jest wszystko to samo co modelu ML. Co do wnętrza, miejsca jest wystarczająco zarówno z przodu, jak i z tyłu, na szerokość, na wysokość nad głową. Komfortowe fotele, duże, wielokonturowa regulacja także dostępna w opcjach. Bardzo duży bagażnik, także na to nie powinien nikt tutaj narzekać. Co do silników, silniki benzynowe podstawowe 3,5 litra, 306 koni. Tutaj się rozpędzał w okolicach 7,5 sekundy do setki. Kolejny silnik to ML500, 4,7 litra V8. 408 koni i 5,6 sekundy do setki oraz wersja sportowa ML63 AMG 525 koni i 4,8 sekundy do setki. Diesle to znany silnik omawiany przeze mnie ML250 CDI 2.2 czterocylindrowy OM651, 204 konie mechaniczne, 500 Nm 9 sekund do setki i V6 3-litrowy ML350 CDI 258 koni, 620 Nm i 7,4 sekundy do setki. Tak to wyglądają silniki. Na pewno ciekawostką jest silnik czterocylindrowy diesla. Myślę, że tutaj spalanie wynagradza na pewno osiągi powiedzmy tego silnika, bo średnio możemy zużyć nawet w okolicach 6-7 litrów. Silnik V6 będzie miał większe spalanie oczywiście, a benzyniaki no to spalanie od 10 litrów w górę. Co do zalet Mercedesa ML GLE, na pewno, tak jak powiedziałem, sylwetka auta się nie zestarzała. Bardzo dobry komfort jazdy, bardzo dobre wykończenie wnętrza, bogate wyposażenie, spora możliwość konfiguracji z silnikami różnymi,
Co do wad, na pewno koszty serwisowania, eksploatacji. Dużo niestety egzemplarzy powypadkowych z dużymi przebiegami, kręconymi także przebiegami z zagranicy sprowadzane. Zazwyczaj te samochody są ze Stanów, także porozbijane. Na pewno auta krajowe bezwypadkowe mają dosyć dużą cenę, o której powiem za chwilę. Co do usterkowości, typowych usterek. Samochód jest dosyć bezawaryjny i niezawodny jak na model, w którym się znajduje w segmencie SUV-ów. Na pewno trzeba zwrócić uwagę w silnika diesla, wtryskiwacze, turbosprężarka. Dodatkowo wszelki osprzęt tego silnika. Były akcje serwisowe, jakieś drobne wycieki oleju także się zdarzają. Tutaj warto zwrócić uwagę także na rozrząd w autach z dużymi przebiegami. 200-300 tysięcy tutaj najczęściej rozrząd. I rozrząd nie będzie tani niestety w wymianie, bo może sięgnąć nawet w okolice do 10 tysięcy złotych nawet. Zarówno w silniku V6, jak i czterocylindrowym, ze względu na to, że rozrząd jest z tyłu umieszczony silnika. Trzeba wyciągać albo silnik, albo odłączać skrzynię biegów. Co do jakichś innych usterek w silnikach benzynowych, na pewno trzeba zwrócić uwagę także na rozrząd, na koła zmiennych faz rozrządu, na wszelakie odgłosy dziwne jakieś przy odpalaniu zimnego silnika. To wszystko może zwiastować już niestety jakieś problemy. Na pewno elektronika jest także naszpikowana. Tutaj samochód jest naszpikowany elektroniką, regulacjami różnymi. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na wszelakie wyposażenie, które mamy na pokładzie, czy działa. No i zawieszenie, jeżeli jest pneumatyczne, to także koszty napraw nie będą tanie, tylko kilka, nawet drobna naprawa to kilkanaście tysięcy złotych może wydać kompletna regeneracja zawieszenia pneumatycznego. I niestety te serwisy też, jakieś prywatne, nieautoryzowane, też tych serwisów nie jest dużo i ceny także są spore. Co do sytuacji rynkowej, tutaj Mercedesa AML W166 czy GLE z początkowych do 2018 roku, to najstarsze egzemplarze znajdziemy w okolicach już poniżej 100 tysięcy złotych. 70-80 tysięcy, ale będą to auta z dużymi przebiegami, z historią jakąś powypadkową najczęściej. Egzemplarze młodsze, tutaj ta cena spokojnie osiąga ponad 100 tysięcy złotych w górę. Także nie jest to tani samochód i mniejszy przebieg. Pamiętajmy, że w silnikach diesla niestety tutaj te przebiegi mogą być znacząco duże niestety już i możemy niestety kupując taki samochód z dużym przebiegiem natknąć się niestety na tak zwaną minę i koszty napraw często mogą przekraczać nawet połowę wartości samochodu, jeżeli kupimy auto jakieś zaniedbane. Podsumowując, na pewno ciekawy SUV segmentu E, szczególnie wersja poliftingowa GLE. Tutaj może się podobać jeszcze bardziej wnętrze, jak i z zewnątrz. Warte rozważenia, oszczędne silniki diesla dopracowane. Także jak najbardziej samochód warty rozważenia, jeżeli szukamy wśród takiego segmentu. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.